pick-upem zawieźć te zrębki. Pick-upem muszę zrębki zawieźć, tak? No bo ja już jedną przyczepę właśnie zawiozłem. A, tu jest druga. Czemu on ma odczepioną ją? To już nie mógł stać z nią? No bo nie, bo miał, tylko ja myślałem, czy to że ten, się tak beknął? Wszedł i beknął? Ja powiedziałem dzień dobry. No ale... Słyszałem beknięcie. Od ten. Ale żeś zaczął mówić, wiesz, w trakcie, w sensie tam odmutowałeś się czy coś i było tylko No. Aha, okej. Okay. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam na farmie? Musisz się wytłumaczyć kierownikowi, dlaczego sprzedałeś traktor. No, jeden, gorszy, drugi, no. I kiszonkę kto zrobił. Bo jest wściekły, no. Ej, ja zrobiłem kiszonkę, traktor, pomysł Simona, mam na to rozmowy. Mam rozmowy na Facebooku. Ja poproszę taśmy prawdy, kurde. Czarna skrzynka zostanie wysłana. Kurde. Patrz, jaki konfident sprzedał mnie, kurde. Ja ci tego nie daruję. Ty, ale te zrębki to nawet kasę robią, nie? No robią, robią, tylko trzeba dobrze to robić. No to ja robię, dobrze robię. No. Znaczy robią kasę, no, znaczy, no fajnie, no bo ścinamy też drzewa, no, jednak z tego troszeczkę można zarobić. Czy ty już jesteś tego świadom i zdin, że nasze krowy na 100% już pracują? No i super, ja się bałem wczoraj w nocy, że one zdechną z głodu, to mówię, a zrobię gdzie indziej. Ale dobrze, że kiszonki narobiłeś, bo teraz mamy paszowóz i mieszamy im żarcie. I z kiszonka się idealnie. Zrobiłem ją przy owcach i przewiozłem do nas. Tak? A wyczyściłeś tam przy owcach, czy nie udało się? Do zera? Tak, tam się udało na 100%. Hmm. To trzeba będzie uważać z tym, żeby... Musisz zobaczyć ten... A jak ją przewiozłeś? Na przyczepę jakieś załadować? Na tej, z którą wozisz ten... Na zieloną? Teraz. Zajebiście, kurde. I co? Bo na tamtą nie mogłem. Ale łychą je pakowałeś, czy jak? No, chciało ci się? Niestety. Nie. Dlatego musisz iść i zobaczyć ten nowe auto naszego kierownika. Wybrał sobie właśnie, wiesz. Ale wydaje mi się, że to właśnie tymi pasami samo tymi by się dało przyczepić przyczepę i kiszonkę na przykład przejechać kilka razy i ta kiszona by tam wpadła do tej przyczepy. To bym był w stanie zaryzykować, że to tak. Dobra. Jak to będzie pełne, to ja już podstawiam samochód pod drugi ten. Przydałyby się ręce do pracy na tych właśnie. No już idę. Nie, ale mówię też do Izdina. Bo to tutaj... Skoczę do góry. No i co, wszyscy są zadowoleni z losowania? A co wygrałem? Ja nie jestem. Nic. Dwóch subskrybentów wygrało. To super. Trzy takie osoby, co tam ktoś Instagrama odwiedził, ktoś odwiedził ten. Te długie to musisz brać, mówię ci, tak prostopadle do siebie. No to jak wszyscy zadowoleni, to dobrze. Chcesz miło jest na czacie? Ty masz miło. A, jest miło rzeczywiście. Tak patrzę i się zastanawiam, czemu wy robotę Bonkola robicie. Czemu robotę Bonkola? Bonkol jest taki, że on takie rzeczy robi. Za karę miał to robić. On miał to robić, ale widzisz, że on zniknął gdzieś. Nie może. Kupiliście czy wypożyczyliście? Wypożyczyliśmy, ale to tanie jest, wiesz. Wiesz co, chyba wezmę ten... Gdzie jest ten drugi traktor? A ty go masz. O, fuck! Sorry. A jakie jest zapełnienie tego? Wiesz co, no tak z 14. To z 14. Weź tam podstaw ten drugi. Ile procent jest zapełnione? No 14 tysięcy to nie wiem ile to jest procent. No ale, no przecież jest pokazane procenty. Ale wysiadłem już, no nie sprawdziłem, no. No ale no to kurde. Amatorka. Nie wiem, czy ja to będę w stanie. On jest trochę...
Te szczypce są malutkie jeszcze, w tych takich specjalnych wozach szczypcowych, to są szczypce, kurde. Nie? Wiesz o czym mówię? No tak. No to wiesz o czym mówię. Ale nie bierz z tym kolcem, bo będzie problem, no. Jaki problem, kurde, nie ma problemu. No to patrzcie, ludzie oglądamy. Oglądamy. Je, przestawi przyczepę, rozdupcy wszystko, kurde. Gdzie ja tam? Simon, co ty, kurde, wiesz o prawdziwej robocie? Patrz na to. No, no patrzę właśnie. Nawet latarkę sobie włączyłem, żeby lepiej widzieć. Zaraz, jak ci to wypadnie... Coś się zahaczył, kurde. Patrzcie, kurde. O, jest. Dobra. No. Weź nie kreś tymi kółkami. Nie kreś tymi kółkami, bo to ci tak nie pomoże w niczym. No i popchnij go. Jak mam popchnąć, jak to jest za ciężkie dla człowieka? Co ty, kurde, szalałeś? Simon. Ale co, Simon? No co, Simon? Simon, nie pomagasz nie mam... w ogóle. No jak mam nie pomagać? To popatrz jak teraz, pomagać, co jak... powinieneś zrobić. Patrz, jakbym był tobą, to ja bym skoczył i powiedział tak: Janek, pomagam ci, bo chcę być przydatny. I patrz, zrobi tak. Dobra, uhu! Pomogę ci. Pomogę ci, czekaj. Kurde, on się przesuwa. To się rusza. Czemu to się rusza? No bo tak, no bo jak chwycisz to właśnie w ten szczypce, to się rusza. Patrz, teraz. Musimy ten kawałek pokonać. Patrz, ile, jakbyś przygotował, to lepiej to by ten cały kawałek można było ładnie dać faktycznie szczypcami i on by cały został zeżarty. Te szczypce się urwały. Tak? Dobra. Ja tu muszę. Weź go puść, ja go odetnę. No weź go daj tu ten malutki. No co żeś pozrobił? Weź ten gruby podstaw, ja go potnę na kawałki. No, no, to, no to właśnie chcę to zrobić, no tylko ty mi. Ale gruby tu jest gruby tu. O, ja na nim jestem. Uhu. No co ty? Tylko musisz go położyć, bo jak ty go będziesz trzymał, a ja go będę kroił, to on się wtedy nie chce ciąć, ale, bo to jest jakiś. Ale nie, jego nie trzeba kroić. Nie. Yeah. Naprawdę? Simon, nie wierzę, że go wepniesz całego. Ja pierdolę. Już Simon, ty, kiedy ty się bawisz, nie wiesz takich grubych, bo to się nie da tego wepchnąć. Zahaczysz się zaraz. Simon, robiłbyś robotę, a ty. Nie się bawił, to było dobrze, patrz. To jest robota, małe kawałeczki. Pokaż, jak bydlaka tam wrzucasz. Przyczepa pełna! Stop! Stop! Tego dużego nie wpychaj, bo przyczepa pełna, rzeczywiście musi być pełna. No to przestawiaj, no. Znaczy nawet nie wiem, ale tak mi się wydaje, że będzie już pełna. No wygląda na pełną. O kurde, czekaj, bo ten ma odważnik z tyłu. Muszę go tu gdzieś upuścić. No patrz, amator, no. Ups. Nie amator, tylko wiesz, to było do wożenia drewna. No jasne, że pełna. Mówię, kurde, pełna to ładujesz. Simon. Podjeżdżam. O kurde! Wiórkuje! Ile z tego wejdzie? To chyba cała się przyczepa napełni tym jednym. Coś się zablokowało, trzeba tego tam przyciąć chyba. Ty, rzeczywiście ona się cała napełnia, ale masakra. Simon, co ty tam robisz? 5000, 25% z tego jednego kawałka poszło. Już trzeba po prostu obcinać te gałęzie jeszcze póki to jest na ziemi i potem takie duże te... Mi się wydaje, że gdybyśmy to wepchnęli drugim krańcem, czyli wiesz, jakby tak, żeby lepiej wchodziło, a nie się blokowało tą gałęzią, to by wlazło. No ale to właśnie o to chodzi, że trzeba po prostu na... Pa, pa, pa! O Jezu, Simon, co się dzieje? No patrzę właśnie, jak pięknie to robisz. Widziałeś taki film Grawitacja?
No, to nie ma z tym nic wspólnego, muszę ci powiedzieć. Ja teraz widzę czeski film raczej. Przecież to jest twoja kłoda, co się z kłody chcesz ten... Ja tylko naprawiam po tobie. Mhm. To bardzo ciekawe, co mówisz. Ale łakomczywie chciałeś największą kłodę wypchnąć, nie? Już rozumiesz swój błąd. Simon, no nie wpychaj kolejnej, bo to nie wchodzi. Weź, ale... dobij nią może, to może pomoże coś. No to właśnie taki mam plan. Kurde, to weź ten plan wykonaj lepiej. No. O, o! O, i teraz. No. Tu trzeba ją popchnąć. Czekaj, ja to przetnę w pół. O nie, Simon! Nic, nie, nie. Łamiesz mi na rękę! Wciąga mnie! Kurde, Simon! Drogi, bo mi przeszkadzasz tam. Ja bym to zrobił na Discovery program. Bitwy wiórkowe. A ty jedź zawieź, idź mi stąd i zawieź. A czemu ja mam? Nie, to daj. Nie, protest ekologiczny. Ja już wiozłem przed chwilą, teraz twoja kolej na wiezienie. A ja nie wiozłem? A ja kłodę wepnę. No też to wiozłeś, ale to ja teraz dodatkową wiozłem. Policz se. Ty przejechałeś tylko kawałek. Kurde, ale przejechałem. Stary, ja zrobiłem tak, dwa metry. Te widły są na tym. Na gumce. Zamontowane. No i patrz, jaki profesjonalizm. Dobra, to jedziemy we dwójkę, tak? Konwój. Ja będę pierwszy. No ale jeszcze nie. Czekaj, bo się nie zapełniło jeszcze, fuck. No to właśnie. Ja już chciałem odlecieć. Jaś cwaniaczku być pierwszy. No chciałem być. Nie ze mną ale te numery. Wciągam, kurde. Jeśli grubszym kawałkiem w stronę tego, to idzie, bo on wtedy opada i to kurde samo się wciąga, nie? Simon, niszczysz mi kurde moją pomysł. Moje marzenie. Poczekaj sekundę, nie kręcię teraz, bo przekręcam w deskę. O, i ją wepchnę. O. Mhm. Dobra. Wiesz co, coś nie tak. Ile tam, ile jest zapełnione? Nie ma, na pewno trzeba tu coś pokroić. Było 70 czy 60%. Możecie podłączyć dwie przyczepy do tego pick-upa. No rzeczywiście w sumie tak jest. No ale ja próbowałem te przyczepy połączyć i mi się nie udawało. No wiesz co, mało mi dużą się da. No do dużą mi dużą też chyba się powinno dać, nie? No tak, też tak oczekiwałem, bo tak wizualnie to nawet tam... Jest jakieś takie miejsce na zaczep, a mimo to... Weź to tam powpychaj. Ten jeden się kłoda się jedna zaczepiła u góry. O, poszło, dobra. Czekaj, tą sobie przetnę w kół. Po co to będziesz chciał? Nie wiem, bo tu coś nie chce wejść. No co ty robisz? No już było przecięte no bo... prawie, weź to zostaw. Idź już po kolejną. No idę, no. No i zje tą z dołu i zaraz... A nie, coś mi zjada. Mistrzowie... drewna. No nie wiem, coś tam musisz dopchnąć, wiesz? Nikus, nie wiem o czym tam mówisz. Jak się uda, to będzie. Jak się nie uda, to nie będzie. Mi się wydaje, że ona już jest zapełniona. Bo... Czekaj, no spróbujemy podczepić te dwie, czekaj. Tak? Mówicie dwie podłączyć. Dobra, 100% już jest, nie wsadzaj.
To będzie ciężki proces podłączania. No, mówię ci, że mi się nie udało. Więc odjedź tym, jedziemy. Czekaj, no bo już jestem blisko. Jak blisko? Ja podjeżdżałem, kurde. Weź mi przepchnij trochę tym traktorem to w prawo, tak żeby dorównać do tego. Widzisz, o co chodzi? No zostaw. Mówię ci, no ja idealnie podjeżdżałem i to nie działało. Może nie da się dwóch dużych, może małe, ale ja ktoś pokazywał screena, że się dało. Pamiętasz wtedy? No coś tam było, ale to może jakiś inny model przyczepy był, czy co? Nie, no właśnie chyba te zielone podłączali. Co się dzieje ze skrawkami, jak przyczepa jest pełna, a my dalej pakujemy je? No one się tam kumulują chyba. Może narzędzie zmienia, ale no nie mam tego. No próbowaliśmy właśnie połączyć i lipa, no. Może trzeba przyczepę wsiąść. Powiedzcie mi ludzie, skąd was dzisiaj jest tyle? 2600 osób, jak na wiórki robimy? Coś się chyba pomyliło, kurde. A w kościele byliście? Na pewno nie. A może w kościele Wi-Fi założyli? No właśnie. Najlepiej to by było mieć tą dużą przyczepę. Ja po nią jadę zaraz. Koniec. A powiedzcie mi, tam jest taka duża łycha, chyba 5000, ona będzie pasowała do traktora, czy to musi nie, być nie, chyba ten? Do tych takich ładowaczy. Ja ją zaraz znajdę, tą największą naszą przyczepę. Kurde, i Simon jej nie obroni. To jest ona. Gdzie ona jeśli jest? Nie ruszaliście, to stała przy owcach. Dopcać mi stąd, panie. Przy składzie drewna. Szybciej. No bo my pakujemy do tych małych, oh fuck. No i co wypadek się wydarzył, Simon? To chyba przez ciebie. Dobra, to zostawiam jedną przyczepę tutaj. Nie zostawiaj, no właśnie, patrz, ja chciałem po nią jechać po tą do drewna i specjalnie tą odwożę, żeby syfu nie robić, a ty chcesz zrobić to samo, tylko zostawić ją na miejscu. Trzeba najpierw odwieźć przyczepę, później jechać po tą do drewna. Simon, rób wszystko po kolei, a nie jak kurde leni. Tak? Nic się nie odzywa pewnie, zostawuj tą przyczepę. Nie. Ktoś coś mówił? Później są, mówię, że przyczepy kurde rozkładasz po całym tym, po całej mapie będą porozrzucane. Odwieź ją na miejsce. A kto na polu sąsiada po prostu porozrzucane? Ale one są, czekają na robotę i to są w dobrym miejscu, w takim, w którym ja wezmę. Aha, i no ale ta przyczepa też czeka na robotę. No ale gdzie w połowie mapy, kurde, na zadupiu, wej Simon, teraz to już syf robisz. Musisz gdzieś odwieź ją. Jecho tam. Jak tam krowy się mają? Chyba się nic im nie dzieje, nie? Bo jest wszystko kurde, ile one mleka produkują, ja pierdzielę. Czy można kupić jakieś kamaza? Jakiego kamaza? No można ciągnik siodłowy kupić. No zresztą, po co ja tam jadę? Możesz wziąć tą przyczepkę. Nie, ja po dużą jadę. No to zobaczymy, kto będzie pierwszy. To jest stary. W sumie dobra. Kto będzie pierwszy? O kurwa. Utonąłem. Trzeba zresetować samochód. Przypał. No i gdzie on teraz jest, ten samochód? W sklepie będzie? Czy gdzie on się zresetował? Fuck. A, bo to było z ciągnikiem. Gdzieś głupi jest. Powiem tylko ty. To se resetuj teraz. O. Patrz teraz. Kurde. Kurde, muszę podjechać pod to.
Gdzie jesteś, Simon? Czemu to się nie chce podłączyć? O. Porwanie, kurde, przyczepki! Kurwa, no i ukradł mi jebany. Miero, oddawaj ją. Oddajesz ją, kurde. Była już podczepiona. No ale to, mój drogi, zemsta. No jaka tam zemsta, kurde. To już nie idzie taka zemsta. Ja wpadłem na zajebisty plan, stary. Odzyskania przyczepki, kurde. Ale ja tam stałem obok ciebie i czekałem, aż ty wymanewrujesz, namęczysz się. I wtedy... Ty tam lepiej przyjedź tu traktorem i zresetuj tego zielonego, to jeszcze traktor ten... To zielonego. No tą zieloną przyczepkę, no trzeba ją stamtąd wziąć, bo później się zgubimy, zapomnimy o niej. Nikt nie będzie chciał jej używać, będzie tam sama stała. Dobra. Jedź, kurde. No i to jest maszyna do zrębków. Zaraz zobaczę, Nikuś. Ile ona ma pojemności? 40 tysięcy czy 80? 40 chyba. No to w sumie niewiele większa niż tamte dwie, to dokładnie taka sama. Teraz będziemy latać, pa. O, fuck. To jest jak w prawdziwości ta gra, to jest symulator, kurde, życia. Dzisiaj nie było. Aha, bo ty tam mi coś podesłałeś. Czekaj, bo to by trzeba było tu przejechać. No te tylko to jak tak, ja to wykręcę. To trzeba zrobić sposobem, patrzcie na to. Simon, tam jeszcze to jedno drzewo trzeba dociąć, wiesz, on tak w pobliżu tych się patrzy na nas, takie wielka topola, czy co to jest. No to ja myślałem właśnie, żeby to ściąć, bo to tam, kurde, stoi, no, tak... denerwuje mnie. Tak drażni. Stoi i się drażni, nią mnie się patrzy to drzewo. No, no woła, zetnij, nie zetnij. Dobra. Okej, okay. O fuck, o Jezu. O Jezu, jak dobrze zrębki. Tylko nie wiem, czy jest dobrze postawione. Co mówisz? Nie wiem, czy dobrze postawiłem tu. Chyba jeszcze jedno kółko na zrobię. Na pewno źle. I podwiozę bliżej. No ja przyjadę i zobaczę, że źle, to już wiem. Nie możesz tak robić, tylko szef może wszystko mówić, że jest źle. O! Dobrze ci nie było. Nie wiem, czy ta przyczepa trochę nie za wysoka jest, wiesz? Tak sprawia, kurde, dziwne wrażenie. Znaczy, wiesz, ja nie chciałem dyskutować z tobą na ten temat, bo wiedziałem, że i tak będziesz miał to gdzieś, więc wolałem już poczekać, skoro zdecydowałeś. Nie, jest za wysoka, trzeba było ją lekko podnieść. Trzeba trzeba podnośnikiem podnieść tą taśmę z tej. Ta. I dobrze podjechać. Ale ty nie potrafisz, więc wiesz. Potrafię, już to zrobiłem nawet, patrz. Tu. Teraz zrobię tu. Podjadę se. Jest git, kurde. Patrz na drwala Jana. Teraz się będzie działo, kurde. Ty weź tu traktorem podjedź i popchnij to drzewo w dół. Chociaż nie, no czekaj. A, walić. Posłuchaj. To. Nie, czekaj, bo ono żeby spadło... No ta, w tamtą stronę ma spaść. Zrób klina, no właśnie robię klina, nie? Najpierw tak, teraz tak. Czekajcie. O. No, zepsułeś mi, kurde, cały plan! Simon, jeb mnie w oborę! Nie no, tutaj profesjonalny. Dobra. Drwal, kurde.
odpowiednią stronę, wszystko poszło. I teraz tak, zostawiamy główny pień, rozumiesz? Ja bym w ogóle wciągnął, że to wsadzamy i to się wszystko samo wciąga, a my ale tylko docinamy kawałki. Nie no, te gałęzie musimy ściąć, ale zostawiamy główny pień i właśnie... A nie możemy ich ścinać, jak już go będzie wciągać? No nie, bo to się podupcy, no, wszystko. Mówię ci. To czekaj. Dobra. Kotnij, wiesz, jak najbliżej pnia, nie? Tak. Od tego macie skorpiona. Nie da się ustawić skorpionem takich łapać, że wielkich. On jest do sosenek, które zostały specjalnie zasadzone pod niego. O Boże, aż sama gałąź odpadła. Ja tnę tu, tu nad tobą. Ty coś tniesz? No, cały czas. Ty, a u mnie zwycię nie ma w ogóle. Stoisz przy tym. Musi teraz zawodowiec się tym zająć. Simon. Ja już się boję. Najpierw muszę znaleźć prawdziwy środek środkości. Kuźwa, czy ty możesz... Nie, nie mogę. Nie. Spanikowałem już. Łapię. Podnoszę. Gówno. Puścił. Jeszcze trzeba gałęzie urwać. Simon, to właśnie o to mi, czy o ty to siedzisz mi na tym drzewie? No ja próbuję pracować, a ty mi przeszkadzasz. Kurde, ja nie wiem, jak my to zrobimy, Simon. To jest niemożliwe, żeby to podnieść tym. O, teraz mi się pojawiło, i cię widzę, jak chodzisz. Jeszcze jedna gałąź tutaj jest. No, no właśnie, tylko nie ruszaj tym. No nie ruszam. Nie ruszaj. No, nie ruszam. Daję to do góry. Simon, to jest kurde... Jest? Ale ja tego nie podniosę w życiu. No ale, no, ale to trzeba na kawałki pociąć, no czekaj. Simon, czekaj, bo może podniosę. Uwierz czekaj, mnie. Nie. Zostaw to. Bo to nie ma sensu, bo stracimy czas tylko, no kurde, mówię ci. Kurdeż, mocarz! Zostaw to, kurde! Mocarz! No, 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 to... no, no. Mocarz! No, 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 po co ty no, to no. robisz? No, 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 no. Kurde, się przewróciło. No ale... Dobra, Simon, nierz na kawałki. Tak jak się umawialiśmy, okej? Okay? Kurde, Simon, nie denerwuj się tak. Masz mnie, bo ja wszystko dajcie tutaj dajcie mi ludzie nerwosol jakiś, kurde, relanium, valeriane, czy nie wiem co, jak to się nazywa. Bier to. Ale to puszcza, ten ząb puszcza to. No bo nie umiesz obsługiwać, no. No ale jak amatorzy tak mają. No, zjebany ten ząb jest. Widziałeś, co to robi? Znaczy, on nie trzyma jakby od góry tego, wiesz. To ja to łapię, a on to puszcza. Okej. A, w dupie to mam. Rób to. Ja się zajmę małymi patykami. To jest za duże. Tego, to wiesz, to jakby ten ząb, wiesz, wyślizguje się to z tego zęba. Tymi widłami w życiu tego. Przecież, kurde, bo to, te widły to się będzie wyślizgiwać chyba z tych widł. Znaczy, ja biorę takie i to jest zajebista robota. Tam. To nie jest skorpion, że się, kurde, chyci drewno i on trzyma. Mi się wydaje, że to nie chodzi, że tekstury przenikają przez siebie, tylko że on jest za ciężki i on już po prostu puszcza mu niby siłownik i oni to tak pokazują, że jak mu puszcza siłownik, no to... Patrzymy, czy tutaj... No to musi coś się stać, no to mu przeniknie to, nie? Ten nie wyrabia.
Może w tym ładowaczem by się to dało zrobić, tym takim, wiesz, specjalnym, bo no. Myślę, że on ma mocniejsze te szczęki. Przeciąłem ci to na pół, jakby co. Dobrze. Dobra. Czemu to z rąk się wyślizguje? To mnie też na przykład zastanawia, nie? Zastanawiam, co to za strup leży, a to nasz klin. Aż mu kora wyrosła bokiem. No. Ja tu trzymam go. Kładź. On idzie? Dobra, zajebiście. No niestety Lamborghini nie dało się wybrać. Za mocno szarpie do góry, ale ja już widzę wtedy, że to tam jest nie tak, to już miałem wtedy w dupie to szarpanie. Już widzę, jak się wyślizguje, jak go tam na dole łapałem. Po prostu za ciężki kawałek był moim zdaniem i on wtedy te szczęki po prostu same gra uznaje, że one nie mogą tego unieść i puszczają. Widzicie, Simon teraz łapie, podnosi i to tam jakoś się trzyma, nie? No właśnie, no jest ciężkie, no. Teraz to by się to przydało przesunąć trochę do tego drzewa. Patrz, jaki rzut oszczepem teraz robię, Simon. No, patrzę, patrzę. Piękny, no naprawdę. Złoto na olimpiadzie w Zrębkowie zdobyłeś. Ciąga, ale coś nie robi wiórków. Magia. No, brakuje tu. Weź go popchnij tu od dołu, no to właśnie, pójdzie. No taki jest plan, no taki jest plan. Wiedziałem, że tak będzie, więc... Czy ja chodzę do kościoła? Nie chodzę do kościoła. Tylko troluję bąkola. Ale mamy dzisiaj piękny dzień w Zrębkowie. Mm. Błękit, nie, no nie, błękit może nie, ale... Robota kurde wre. Ale słoneczko. Zobacz, ile jest na przyczepie, to jest duża przyczepa, więc powinno być git, ale mogę zerknąć. Nie no, jeszcze jest miejsce na pewno, bo wizualnie jeszcze są dziury takie. No nie wiem, ja tam nie widzę z góry. Ja widzę. Musisz popchnąć. Bo inaczej dziękuję nic z tego nie będzie. Dziękuję, kurde. Dziękuję. Za informację. Już tam wypchnąłem coś. Ale naprawdę możemy mieć swoją własną ciepłownię i to daje kasę. Teraz to mi ściemniasz.
No to weź sobie P. Czy gdzie ono tu zniknęło w ciągu? Obiekty. Ja wiem, że jest ciepłownia, ale gdzie to tam jest napisane, że to daje kasę? Tam jest napisane, to, że to daje kasę? No to właśnie po to ci mówię, żebyś tam wszedł i sobie przeczytał, bo mi nie uwierzysz, nie? Obiekty. Pokaż. Budynek użytkowy. Gdzie tu jest ciepłownia? Ciepłownia. 120 euro na dzień kosztuje. To gdzie jest napisane, że to cokolwiek zarabia? Aha, na tym pójdzie, wytwarza ciepło oraz przysparza ci pieniędzy. Aha. Ale upuszczanie zrębków. A, dobra. Czyli zrębki tam trzeba dowieść. A ile to kosztuje? 68 tysięcy. To trochę jest. Czemuś to przeciął? Jaki ty jesteś... Ja tu cofam, żeby to wepchać całe. Stary, ty tu cofasz, a już to przyciąłem, już jest robota, jest już zrobiona. Simon. O fuck, wyskoczyło. No właśnie, no i widzisz, masz odpowiedź. Nie, jest dobrze, możesz za dużo chciał. To zrobić. Nie no, ja bym tyłem popchał, już się ustawiłem, żeby to całe by to zjadło. Kurde. Nadgorliwość, no po prostu, nadgorliwość. Znaczy, gdzie? Tu. Wepchnij się tam. Ej. Skaranie boskie z tym chłopakiem. Idę sprawdzić, ile jest procent. 94. Dopchnijmy to drzewo do końca i będzie git. Czemu to auto tak stoi tu kretyńsko? Kretyńsko, z drugiej strony miałeś ładować. Co robiłeś przez cały czas? Nagle sobie myślisz, że z drugiej strony już ci samochód przeszkadza, co? Ale z Waita baletnicy to wiesz. Zaraz będziesz sam te zrębki robił. Stary, jestem mistrzem zrębków, patrz to na to, co się stało. No bo mi kołem zahaczyłeś, no. Sabotujesz moją pracę zrębkową. Kurde, what the fuck. Długie jakieś takie. No, teraz. Już tu było kawałek drewna, widziałem. Tu już zabrany. A tu nie leżą jeszcze jakieś? Tu jeszcze leżą, co ja mam? O kurde, ale pick-up siadł. Ile procent jest? Jest już 100, czy nie? Nie, jeszcze nie. Zaraz będzie. Ale jest już 100% czy jest. Nie? Bo ja mam... Aha, dobra, no to ty tam wieź, a ja... Ciężko jechać, wiesz. Przygotuję to na następną... Ale to już to wkać. Przestaw tam pod te, nie? O właśnie tam, gdzie no to, jesteś. No to właśnie już to przygotowuję. Dzieło prawie przewrócił. No dobra, ruszyła maszyna, kurde, zrębki jadą. 60 tysięcy, ale będziemy bogaci. Włączoną maszynę zostawił. Zobaczcie, ile zrębków mamy. 50 na godzinę jadę z tym. To jest całkiem szybko. A mam 60 ton ciągnę zrębków. Czy to jest możliwe w ogóle, żeby taki pick-up 60 ton pociągnął? Chyba nie bardzo. Bardzo, co? Bardzo. Jeszcze pod górę jedzie tyle samo, co i z górki. Ludzie, wy nie wiecie, bo to amerykańskie samochody są. Ford F-250. Co piszecie, że nie, kurde? Jest symulator? Farming symulator. Więc musi tak się dziać. To musi być prawda.
Ale muszę dobrze wjechać w to, bo jak nie coś tutaj źle zrobię, to już nie wykręcę. Tylko w gazie, by tak dał radę. To tak rwie ten serwer. Za dużo wiórków, kurde. Każdy wiórek musi osobną fizykę trzeba przeliczyć dla niego. $15,000 mówicie? Korsa by dała radę, jasne, że by dała. Dobra, Sam, gdzie ja się mam podstawić, powiedz mi? Zobacz sobie. O kurde. A weź to do przodu, przesuń tak, żebyś mógł wycofać, bo to ciężko się podstawia, ten. Wiesz, o co chodzi? Ale o co chodzi? Nie chodzi wiem. O to, że przesuń go do przodu, do siebie teraz, tam do traktora, tak, że jak ja podjadę, to go cofniesz trochę w stronę przyczepy. Tą maszynę, bo ja nie podjadę tak równo, bo ona jest źle, wiesz, ona już jest za niska. No rozumiem. Tak właściwie to by się już między drzewa mógł wsadzić bardziej. Bo to przy pierwszym drzewie ją postawiłeś, a my i tak kolejne będziemy zaraz kroić. Weź ją tam gdzieś głębiej, o. Znaczy, tylko nie za daleko, bo ja już tu nie pojadę. Tu podjadę. Podjedź. No tak, blisko kamieniu. Mogę podjechać. No tak, tak. No tak, no nie wiem, bo tu drzewo już stoi. Podjedź, no. Zajebiście, kurde, nie mam pytań. Dobra. Weź tam ten, zetnij ten prostą część pnia. Tą? Poszło czy nie? Nie, jeszcze. Jeszcze raz muszę. Odsuń się tą łychą, bo to się coś rusza. No wiem, puściłem. Chyba samochód zahamuje, wiesz, chyba samochód to trzęsie. Dobry wieczór. Dobra. Dobry. Cię masz, Miu. Biorę się, Simon. A, bo ty żeś to dłuższe uciął niż ja myślałem. Może trochę. Ty rozjeżdżasz nam pole, nie wiem czy zauważyłeś. Weź uważaj. No ale to, no ale praca, no kurde. No ale to pole jest ważne. No ale nie będę się kurde chrzanił, tylko dlatego, że kurde parę roślinek zniszczę, no. Patrzcie, jaki kloc zaraz wypadnie. Co tam brzmi? Praca w re u nas na farmie. Zazdroszczę, mam sobie tak kurde gracie. A ty co sobie robisz? Ja sobie siedzę na Facebooku. No stary, no bo ja w nic grać nie mogę, nie? Czemu? Aha, no ale powiedziałeś, no, przecież... że tylko Counter Strike nie działa. No nie, na wszystko. I działa. Co teraz, do informatyka pójdziesz? Nie, bo nie ma informatyka. Kurde. Nie ma informatyka w Danii?
No ja nie będę płacił 1000 koron, stary, żebym sprawdził kapelki. A Simon, wciągnąłeś mi w ten wciągnik, weź rozum. Bo ja stary wiem, jak oni robią. Jak? Nic nie robię. No ale nie byłeś kiedyś u takiego? No w Polsce byłem, ale nie w Danii. No to w Danii może się lepiej znają. Nie no stary, oni sobie wezmą 500 koron za godzinę i będą robić to 4 godziny. To co teraz robisz? Nie wiem, na razie stary. Pakuję okres mam. Leżę sobie w łóżeczku, oglądam sobie seriale. No. Życie mężczyzny szkoła. Przychodzi taki czas, że trzeba stanąć, wiesz, naprzeciw trudnościom i jakoś rozwiązać problemy. A nie no stary, no ale nie mam jak go rozwiązać, ja już chciałem go rozwiązać tydzień temu, ale nie idzie. Muszę czekać. Simon, czemu ty jeszcze drugie drzewo opierdalasz, jak powiesz, że się jedno drzewo nie zrobili? Bo mi zasłania, kurde, robotę. Kazałeś mi wjechać między drzewa, no to... To masz tego teraz konsekwencje, no. No dobra. Bo nie widzę, kurde, jak pracuję maszyną, no. Trzeba o co chodzi, no. Ja, mi nie musisz powtarzać, ja tu jestem po to, żeby robota szła, więc trudno ja to... Zrobiłem ja się twoją metodę, sadziłem w innego slota też. I co? Tery nic. A w ogóle jakąś diagnostykę zrobiłeś, temperatury? Puściłeś jakiegoś 3D marka, żeby sprawdzić, czy tam jakiegoś innego, wiesz? Nie testa. Puściłem. No widzisz. No ja się do tego powiem, no co każdą grę jaką odpalę. No mnie gry twoje nie interesują, ty żadnej diagnostyki nie zrobisz, nie wiesz co się dzieje w ogóle z tym. No bo stary, ja z palcami poddałem, ja wszystko wiem. Jak idzie na farmie, wiecie co sprzątamy, żeby móc szklarnię pomidorów tutaj później posadzić. Jaki mówisz, są program? Nie mówię jaki program, tylko se tam jakiś musisz, no najpierw musisz sobie co jakąś diagnostykę, jakiś od temperatur, jaką częstotliwość ma, napięcie w tym, żebyś miał w tym. Ja się z tą na tych rzeczach nie znam. Właśnie, no i to jest twój problem, nie? No, ale chłopie, 500 koron to nie chcę zapłacić komuś, kto się zna. No nigdy przecież stary 500 koron to stary połowę płyty głównej nowej. Stary, wolę poczekać już do tego, będą moi rodzice jechali na 3 tygodnie do Polski, to tam nie chcę, kurze, sprawdzić tyle. A ty będziesz tylko seriale na razie, a na razie mogę żyć w świecie seriali. Jaki, oglądasz Młodego Papieża? Co, Bąkoła? Nie, Młody Papież, taki serial. A, to nie. Mam nie wsadzę tego. Ale słyszałem, że ten jest. Wychodzi nowy serial Ojciec Dawidek. Chyba nie. Nie? Nie. Myślałem. Cię Bąkol cię usłyszy i cię wyjaśni, kurde. No to jest taki mądry, jak wiesz, nie ma Bąkola z nami. No stary, no bo boję się Bąkola, no. To nie powiem mi to w oczy, bo kurde, mi stary jeszcze nie wygra, co będę miał wtedy. Będę się smażył w piekle. Ajajajaj. Będziesz chciał kiedyś ślub wziąć? Ksiądz weźmie no. I kurde, i odpali ci to, co tu mówiłeś. I co mu powiesz? Ja powiem, moja wina, moja bardzo ciężka wina. I powiem, przepraszam. I kurde, ja powiem mi, dobrze, Szymonku, wybaczam. I tyle. A ty nigdy w Danii nie byłeś w kościele? W życiu, stary. No czemu? No nie wiem, jakaś uroczystość, jakieś święta, mama cię nie ciągnie na Wielkanoc? Nie. Czy na jakieś tam... My jesteśmy anty. Cała rodzina? Co? No to tak nie po katolicku, kurde. Po ostatniej akcji, jak robili problemy przy ślubie mojego brata, to... Moja mama. Ale co się dziwisz, jak wszyscy jesteście anty, nawet do kościoła w życiu nie byłeś, to, a ty problemy przy ślubie robili, to się nie dziw. Moja mama chodziła stary do kościoła. Może nie dałeś 700 zł na ten... Dałeś 700 zł?
Ja nie dałem. Pewnie 500 dali. No właśnie, oni widzieli, że zdani, przykrość. Że bogaci, kurde, ale 500, o. ale dadzą tyle co Polak, nie? Przykrość księdzu zrobili, no to kurde. Zamiast dać, na przykład ty zamiast 700 mógłbyś dać na przykład 7000 zł dla księdza. Tak, Tak, co jeszcze? Może do tego. Czekaj, to przetnę. Zostaw, bo on jest tak wygięty śmiesznie. Simon. No i widzisz. No i poszło. No, musiałem to popchnąć, kurde. No dzięki, bo kurde by nie poszło. Jasio, powiedz mi, a ty jak weźmiesz ślub? Jak ja nie wezmę. Kurde, nie. Odpowiedz. A powiedz mi dlaczego? Bo ja nie jestem chrześcijaninem, jak mam wziąć ślub w łąbie. To co się stary wypowiada w odnośnie? Ja tak sobie bekę cisnę, no co, nie mogę sobie kurde trylować. Stary, weź, bo to wszystko się zapisuje na archiwum, bo to będziesz miał. To miał kurde. Pójdziesz stary, gdzieś ci pokażą. Tutaj mam kanał Archiwum Live. I tu mamy wszystko zapisane, pani Jasie, co pan mówił. Mm. I będziesz miał. Deportują cię, kurde, gdzieś. Ze Polsko-Stanu. Ześlą cię gdzieś na, kurde. Z Kaczystanu mnie, kurde, deportują. Kurde, z Rębkiem rzuciłem, żeś mnie obronił. Powiedz mi, co, jak jesteś chrześcijaninem, to kim jesteś? No nie wiem, jak się nazywa, co nie jest chrześcijaninem. No, normalnym człowiekiem jestem, no nie wiem. No, po prostu nie jestem chrześcijaninem, czym miałbym być. Nie wiem, czy to ma jakąś nazwę. Człowiekiem. Kurde, Jasiu, ty to kurde śmieszek jesteś, powiem ci. Nie tnij tego, kurde, człowieku. Simon, to że grubasa takiego próbujesz wcisnąć, kurde, do ciasnej dziurki, to tak nie wchodzi. No. Daj, kurde, żyć tej maszynie. Ale posmaruj tylko i będzie. Właśnie sobie to dobrze posmaruj. No. Poganem. Co ty robisz? Och, przestań to przesuwać, no zahaczyłeś o samochód. What the fuck, Simon? Ale uspokój się. Auto już nic nie zaszkodzi. No ale całość przesuwasz, ja to próbuję ciąć na kawałki. Patrz, pokroiło się, dopnij tą końcówkę i będzie git. So, a powiedz mi na przykład taki, zrobię taki przykład. No. Jesteś u swojej dziewczyny i mówisz jej, no. A ona się ciebie pyta, zadaje ci pytanie, kiedy weźmiemy ślub? A ty jej co powie? Nie wiem, no, że nie biorę ślubu kościelnego, bo pewnie o taki chodzi. Powie, jak to? Przecież to było moje marzenie. I co wtedy? Ja kurde, no to witaj w życiu. Kurde, nie wiem, no myślę, że stary, no nie byłby z taką dziewczyną taki głupi teksty wali, no. No nie no stary, no takie, taki, no żartuję, no. No i właśnie mi wywaliło monitor, słyszysz mnie? O jeb, stara mnie ekranu przestał odpowiadać, ale zyskał sprawność. Jeo, po raz 65, kurwa. Halo, słyszycie mnie w ogóle? No, słyszymy. Nie wiem. O. Działa. No, bo tylko, mi ten tylko... miał... zemdlał mi komputer na chwilę. Tylko mamy tutaj, kurde, ciężkie prace polowe. Dobra. A ty na przykład, Jasiu, obchodzisz święta? Co? Tak. To już są w tradycji, kurde. A czy na przykład dzielisz się opłatkiem? Dzielę się, ale się nie modlę. Jajkiem też się dzielę na Wielkanoc. Z czego się śmiejesz? No zawsze na święta się wszyscy modlą. Jest czytanie Biblii i się modlą. No ja się nie modlę. Nie. Patrz, Żmiłasz płacze po prostu, mówisz, nad twoim, twoim smutnym losem. Walić tylko putę, ważne, żeby nic nie spikciała, to się też pośpiesz mogę. Ty, a na mnie się już nie załadowało całe, żeśmy już dwa drzewa wielkie wpakowali, czekaj. Nie, 85%. Tu jest potrzebny sprzęt ciężki do tego jednej kłody, Simon. Zaraz, go podpinam sobie ten. Urządzone, wiesz? Poczytaj sobie, co to jest underlocking i naprawię swój komputer. Panie, nie, co to jest? Ja teraz popsuję, wolę już nie pójść dalej.
Ja naprawdę nie znam się na niczym na komputerach. Brzmi na sobie, to mogę? Oj nie. Oj. Brzmi, że ja bym się mógł spróbować pomóc, a nie wiem, czy ty chcesz mojej pomocy. No ja się, kurde, twoją pomoc zawsze odbiorę. Tylko to musi być. Zapisuj sobie w notatniku, co masz sobie zainstalować. Ale Jasiu, ja instalowałem sterowniki, programy usuwane, wszystko. Czy ja ci kazałem ze mną dyskutować? Czy no zapisać sobie w notatniczku, kurde, co masz sobie zainstalować? No już sobie Jasiu piszę w notatniczku, poczekaj, notatniczek zot. Ale będziesz sobie ja ze mnie robił. Nie. Jesteś już? Notujesz? No poczekaj. Już otwieram notatniczek. Dokument tekstowy. No Jasiu. No. Ale potem, a po co chcesz mieć to, stary? Potem widzę, że jesteś ekspertem takim, bo 30 boleści, no. 25. No mów. Core temp, core temp się nazywa, to by sobie... Core temp. Temp, no. Tak, CPUZ. CPUZ. Wejdź sobie MSI Afterburner, bo trzeba będzie tą kartę sprawdzić, czy tam MSI, czemu MSI? No bo to jest dobry program, no. No. O, wszystko już jest tu zjechane. Zajebiście. To jakieś kawałeczki jeszcze tam leżą, dwa. No, ja się umów. Właściwie na razie tyle. Jeszcze byś wziął coś do tego, nie wiem, czego się teraz używa do tego Prima, do procesorów, niech ktoś napisze. Prime 9.5 albo, jak się to inne nazywa. 9.5. Taka wastu. Już? OCCT, co? Właśnie, OCCT, już mi się przypomniało. OCCT, OCCT jest OCCT, okej. Okay. I co on teraz zrobić? No i to wszystko, jak sobie pościągasz, zainstalujesz, bo wieczorem podpracujemy na tym. Musisz wieczorem mieć czas. No Jasiu, na ciebie zawsze znajdę czas. Kappa Pride. Na czacie poproszę. No. I co dalej? No aha, i tyle, no i tyle. No i to musisz się ogarnąć, te programy. Ale powiedz mi, jak to, czy będziesz wiedział, co się stary, kurde... Nie wiem, czy będę wiedział, no to jest jakaś podstawa, z której jak to włączymy, może coś z tego wyniknie, a może nic nie wyniknie. A może od razu będzie widać, nie wiem, czy ci się coś grzeje za bardzo, kartę ci skręcimy trochę. No jak tam grzeje, to jakiś wiatrak kupię, nastawię nad kąpel, to kurde będzie chłodzenie. Albo ten, albo... No nie, no ja się, no ja kurde nie wątpię, żebyś ty mi pomógł, no. No ale to może zawsze spróbować, nie? Spróbujemy. W ogóle ja się... Ty masz dzisiaj 3000 widzów. Jak no wiesz, czujesz? Rekord, kurde, bo z ramki ścinamy. Quality content. Kurde. Polacy wybrali. Sobotnie popołudnie. Co chcielibyście robić? Wiesz, mamo, dzisiaj będę oglądał jak sushi, bo będzie z rębki obcinał. Super. Synu, jestem z ciebie dumny. O, halo. Dumna. O, o, chyba. Halo? Halo? O, czekajcie, czarny ekran. Zaraz powrócę, ja was słyszę cały czas. O, wróciłem, dobra, sterownik walnął znowu. Jestem. No i tak mój komputer funkcjonuje, no. Powiedz mi się, czy ty już zarobiłeś pieniążki na swój kombajn? Czekaj, bo już mamy 100%, Simon. Mi się wydaje, że jak mamy 100%, to on po prostu nie sypie, tylko gdzieś to magazynuje. No nie sypie, środku, no, ale no, magazynuje w środku. I później jak przyjeżdżamy, to on od razu kilka tysięcy nam ładuje. No, to właśnie tak ja robiłem wtedy, kiedy pojechałeś ostatnim razem. Tam Simon no. Trochę przepchnij. A, bo stoję na jakiejś kłodzie. Coś podkładam. Dobra, idę pobierać programy. Czekaj. Weź popchnij z tyłu tą no ciężarówkę, dobra, bo się no, na kamieniu, a ciężarówkę, nie mnie, od złej strony dobra, pobierzesz. Ale ciebie ustawię, no. O, dobra, no jest git. Zajebiście. Do pionu cię muszę ustawić, bo ty naprawdę kręgosłupa moralnego nie masz. I się gibasz na boki, ten, zawieszasz. Karta zjarana, no a jakoś obraz mam. Skręcimy mu kartę i zobaczymy, może mu zacznie działać, to znaczy, że rzeczywiście coś polski ziemniak. Ale bąk, żmi ma nową kartę, nie? Jaką kartę nową? Graficzną. Da piosenkę 24 godziny, ja, czy dostaniesz banan? A, to może ci się coś już wywalę, no. Kartą, nie? Banan nie dostaniesz. Znaczy ja mam GTX 870, nie? No cały czas ją miałem, dlatego myślę nad kupem nowej karty, tylko teraz nie wiem jaką, nie?
Też. Do piekarnika, zimne luty. Właściwie nie wiem, czy to jest karta, czy to jest procesor, bo ten procesor też się ścinał i to tak, to nic nie wiem. No to procesor, to się puści o CCT i zobaczysz, czy ci wywali, czy nie. Bandyta, no kiedyś może będzie bandyta na czacie naprawiony, nie wiem, czy się uda. Właśnie myślałem, słuchaj, ja się powiem ci tak, tutaj jest, patrzę sobie na kartę graficzną, prawda? I taka w przyzwoitej cenie, która mi tu pasowała. Ja widziałem tam jest... twój cel, 2,5 kafla. Nie, to nie ten cel, to... Oho, czekaj, bo... Halo? Brzmi, ale czemu jako szanujący się streamer nie masz półśrodków? Musi być karta za 2,5 kaflon, co najmniej. No stary, jakie 2,5? Ja nic nie zbierałem tamty. Ja mam tutaj... Myślałem, żeby sobie kupić tą 1060. Damian ma rację. I tyle, bo kurde... A ty no, właśnie, a masz zintegrowaną kartę w kompie w ogóle? Taką, że masz wyjście USB. Co to jest integrowana no, karta? Masz w płycie głównej wyjście HDMI, takie gdzieś tam mam. Przy dźwięku? Masz? Mam. To weź się podepnij pod nie monitorem i zobacz, czy ci będzie wywalało dalej. Jakby omin tą kartę w ogóle. Już będziesz wiedział, czy to karta. A to pewnie karta. Znaczy to jest karta i dobrze mówią, raczej się przegrzewa, czy coś już tam, wiesz, coś jej nie wiem. Jak ona ma kilka lat, to już jej może coś być, nie? No trochę kurde ma. No. Ale da się, myślę, że da się uratować, że tam, wiesz, zegary na tym, że zegary się żeby trochę skręci tak, stary, uratować, i jeszcze będzie działać, nie? Żeby ją uratować do 25, stary. I potem już robię out. Musi pierwszy, nie musi najpierw się wydobyć. Zmienić na Integra, to powinno płynnie przeskoczyć. Przepiąłeś? No jeszcze, a to, no to czekaj, to już. No to muszę wyłączyć kompa. No nie, no weź w kabel, wypnij i wepnij, no zobacz co się stanie. Ha, no dobra. Weź się Simon, odsuń tym. Tylko, że ja nie mam wejścia do, w moim monitorze na HDMI. Co znaczy nie mam wejścia w monitorze na HDMI? Ty, co ty masz za monitor? To przedpotopowy monitor? No nie, no ja stary takie na te, no tam 164 Hz, nie? To jest taki DVI, czy co to jest? Aha. Chyba tak. A, o tym mówisz. Nie DVI, tylko DisplayPort. No ja nie wiem. No mówię, nie znam się, jestem kurde nobem. Wyznaję się. Kurde, no nie, no to masz problem. A nie masz przejściówki? Jakbyś mi powiedział, kurde, szybko mnie oblej wodą, mój komputer bym oblał, stary. No i musisz teraz... Co ty sam robisz? Weź tu... Podnieś tutaj bliżej. Poczekaj chwilę. Mam pomysł. To tak podjadę. Tylko odsuń się do przodu, no nie podjeżdżaj mi do tyłu w momencie, kiedy ja podjeżdżam, no teraz. I co, mamy to? To ja to mogę dołączyć. O! Wie co odłączy. Jasiu, a jak nie będzie wywalać, to znaczy, że karta, tak? Jak co, nie będzie? Jak nie będzie wywalać, to znaczy, że karta? Czy ogólnie to raczej jest karta, no bo jak ci sterownik graficzny wywala, to co tam ma być, nie? Dobra, uwaga, odłączam. Odłączam. No. Odłączam. Trzeba walczyć. Nie, się śmieję, sam mam z tym problem. No kurde, Simon, ja już się zapamiętam, no. Ja muszę zapamiętam, tu mi się wróżysz. Dobra, uwaga, chwila prawdy. Gdzie to no, kurde wyjście? Nie tego karty. Na przecież. Ej. Siedzi. Ja odłączę teraz kartę graficzną. Ale po co odłączyć kartę graficzną? No ten kabel odłączę, nie? Aha. Odczepię. Ale co siedzi, bo nie rozumiem, co ty robisz. HDMI siedzi. To mówiłeś, że ci HDMI, nie masz HDMI. Żartowałem. Wepniesz taki duży kawałek, jaki tu jest? Simon, taki wielki ci ukroiłem. Okej.
No i halo? No i co? No ja was słyszę, a monitor mi nie chce się włączyć. No, a czemu miałbyś nas nie słyszeć? Co przez monitor szedł dźwięk? No, no może musisz zrestartować kompa, no. No to dobra, restartuję. No bo, ale jeszcze też sprawdzić BIOSie, no bo może mieć wyłączoną tą kartę. Możesz mieć wyłączoną, może tak być, no, ale na razie to zrestartuj go po prostu i tak. Dobra, restartuję. Bo Żmiju się na BIOSie nie zna, bo do BIOSa chcesz wysyłać, się zgubi jeszcze. Te? Jasne. A to przepraszam. To ja nie wiedziałem, że aż tak z nim jest. Czekaj, zrobię sekundę, niech to dojedzie. Pacuj się, bo ci na głowę to spuszczam. Musi wypiąć starą grafę. Nie wiem, może nie musi. Mi się wydaje, że raczej nie musi wypiąć starej grafy. Zrestartuję, co się odezwie. Jak mu nie będzie działać, to podłączę z powrotem i powie, że mu nie działa. O, dajesz tą końcóweczkę. No ale wyrobiłem ci miejsce, żebyś sobie to biało, bo chciałeś. Nie, bo ja czekam, aż mi to tu wprowadzisz, bo ja ci będę pomagał. No. Grubym końcem, czy chudziutkim? Grubym. Grubym, grubym. No, dajesz. No, i teraz się... Nie wiem, co można. O, idzie. Puść. O Jezu, ale go połyka. To była jedna lepsza z rzeczy, na którą żeśmy wpadli ostatnio. To białe to się brzoza nazywa. A to się tam nie lubię robić. Jak coś nie idzie, to przycinam i wpycham inaczej i koniec. Hiper. Dobra, ile mamy procent? 45. Wiesz co, sprawdzę, czy woda jest w tym w szklarni. Jest. I główienko też jest rozrzucone tam. No Jasiu, no stary, no taki trochę czatowy ekspert z siebie, no nic mi nie pomogło. No ale co to znaczy nic nie pomogło? Nie włącza się czy co? Echo się nie włącza. No bo byś musiał może w BIOSie przestawić na ten. To już czarna magia dla mnie. No ale to dlatego nam tego nie będziemy robić. No to nam nie rozwiązuje problemu. Problemem jest twoja karta. Nieprawdopodobnie. Czekaj, bo zwiesiło mi się chyba to wszystko. O, wróciło, dobra. Chyba znowu mało. Za bydlak jest gówniany komputer. Nie no, zaraz coś rozwalę. Powiem ci, Simon, że to dużo roboty z tym jest, wiesz? Ja mówiłem, że czy by tego do wody nie wlepkać i zapomnieć. Ale powiem ci, że kasa też nawet z tego jakaś, znaczy ogólnie w porównaniu do tego, co normalnie byśmy na polach zrobili, przyspieszając czas przez ostatnie 3 godziny i krowaki i ten, to jest kupujowa kasa, ale... A no taka tak. Robota, dawno żeśmy się nie bawili. No wiesz, no jest jakaś tam atrakcja. No, czemu ty to całe? Nie wciągniesz tego, weź to zostaw na chwilę, niech ja to dotknę. Jezu. Bo ruszasz to, nie wiem, no ci cierpliwy jesteś, kurde. Nie, no bo jak zobaczyłem kolejny raz, że ktoś nam mówił, żeby skorpionem to robić, to już nie wytrzymałem. Bo teraz to już nic nie mogę zrobić. I mi szarpnęło, kurde, tym tągnikiem. Dobra. Skorpion jest tylko do drzew i blastych. Zapamiętajcie to. Nie byłem wczoraj na NVIDIA, jak był Dorian, no mnie nie było w domu.
teraz to nawet chromę już nie mogę odpalić. A co ci się dzieje? Przycina mi się myszka cały czas, wiesz? Tak, tyt, 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 tyt. Ty, weź tego kortempa odpal. No nawet nic nie mogę odpalić, no. Nie mogę ruszać myszką, poczekaj. O, wywaliła znowu. Poczekaj. O, coś. Zaraz chyba wybuchnie. No na tym spiku cię słychać. O, jestem. Dobra, chyba wróciłem do żywych. No na tym spiku mnie słychać, no bo się nie wyłączy tak, żeby się masz tak wywala, ekran się wyłącza i na chwilę powraca sygnał. Mhm. No i powraca sygnał, no i działa normalnie. I sterownik przestał działać, ale wróciła mu kurde tam mocy i tyle. Co mówisz, mam pobrać? No to wszystko pobierz, co ci mówiłem, no pobieraj to po prostu i tyle, no. No do... O kurde, nie zapisało mi się nic. Jeszcze raz ja się powiem. Nie chcę. OCCT było. Niech ci ludzie napiszą. No to nie wiem. Ja ci za darmo chcę pomóc. Widzicie, no stary, no wywaliło mi monitor, no. No ale co to z pliku tekstowego nie umiesz zapisać? No bo mi wywaliło komputer, no. Nie wywaliło ci komputer, sam go zrestartowałeś. Ja może przesunę tą przyczepę pod te kawałki drewna, żebyś tak nie biegał, bo to strata czasu jest. Zostaw tam spokojnie, ty tam włoś swoim tym traktorem. No ale nie mam co, bo tu są jakieś dupsy. No to zetnij kolejne. Było. To też pamiętam, że było, CDPUZ. I co tam jeszcze było? No i chyba wszystko. Burner coś tam, emisji burnerta. To przypomniałem sobie. I co tam jeszcze jeszcze było? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Miałem woli od zrąbkowania. Ja już mam powoli dosyć. Ja też. Tylko szkoda by było, wiesz. Ja bym to do tej wody wepchał, no i już. Dobra, ja się pobieram. OCCT, tak? To chciałeś, żebym pro? Pierwszy? Dobra, uwaga, pobieram. MSI Afterburner jest najważniejszy, bo to by się pewnie karta grzeje albo coś podobnego. MSI Afterburner? Mhm. Ty, to co, dupcamy to do wody? Wiesz co, nie wiem, no. Trochę szkoda tego. Patrz ile tych, ale patrz ile tych drzew jeszcze jest. No ale to może ktoś coś sobie porobi. No to chyba, że spychamy gdzieś nie do wody, tylko gdzieś tam kurde. To ja całe okroję, tylko opędzujmy je z liści i weź je gdzieś zepnij w jedno miejsce. To o tym mówię, nie? Że żeby właśnie były widoczne, ale... Jest cmentarzysko. To jak mówisz, to się nazywa MSI, tak? To tam trudniej się jami robi ten... Jak są liście, to po prostu mało widać, no. Dobra, pobiera. No i te pięki by trzeba było jeszcze przypiłować. No ale właśnie też się zastanawiałem nad tym, czy trzeba by przetestować, czy da się, wiesz, na pieńku postawić to szklarnię, nie? Bo jakby się tak dało, no to szkoda też. A pięki to akurat robi. Widzicie? To no, ale nic z tego nie ma. Ten? Przynajmniej na PlayStation sobie teraz pogram. Tak mi komputer nie działa. No zaraz kończymy to gówno. Nasza farma będzie już bez drzew, bo my jesteśmy kurde przeciwko drzewom. Jesteśmy ten, jak Greenpeace, ale odwrotnie. Odwrotnie, dokładnie. Drzewa stop. Stop sadzeniu drzew. Protestujemy.
jeszcze tam jakiś liść został na końcu. Poszedł? A ty są, powiedz mi, kto wygra, Trump czy kurde Hilton? Myślę, że Trump. Clinton. Mówisz, że Trump? Tak, no bo wiesz, jak już, już mu dają więcej ten, więcej procent, to już się przygotowują do tego, żeby wygrał. No to kurde, zobaczymy. Ja tam też mi się wydaje, że Trump wygra. Będzie jak z Dudą. Nie, to cicho. Nie, nie ma szans, nie ma szans, a później jeb. Pomyliło mi się, że nie Hilton. Znaczy już, już jakby skończył się czas, teraz się skończył ten moment na lewe sondaże i muszą już dawać prawdziwe, bo będzie później przypał, nie, że się machnęli o 10%, to tak nie wypada. Ale, znaczy tam jest jeszcze coś takiego, że oni sprawdzają procent, ile ludzi na kogo głosuje, a to tak naprawdę nie ma tam aż tak, znaczy wiesz, ma jakiś dziwny system głosowania, że tam się jakiś elektorów, wiesz, wybiera. I oni za ciebie głosują tak naprawdę później, więc oni nie głosują na niego, tylko głosują na jakichś elektorów i to i mogą, może się to procentowo może wygrywać, a później wybiorą, no wiesz, że może mieć dużo procent, a taki rozkład będzie jakiś lewy między Stanami, że i tak no, no. Jeśli chodzi o ilość Stanów, to przegra. Czaj. Ale nie wiem, czy to tam. No, ja uważam, że to powinno być tak, że teraz te drzewa tutaj składujemy i Bąkol jak wróci, to on za karę po prostu musi, musi wszystko na wióry przerobić. Co do jednego kawałeczka. Biedny Bąkol, kurde. Biedny, kurde, on tutaj. Dobra. Czekaj, zasłużył. Nie, bo Bąkol, kurde, naciął drzew. Wszyscy żeśmy po nich cały dzień jeździli, bo mu się nudziło. Nie wiadomo po co. No nie wiadomo po co, tylko żeby się każdy potykał, nie? Ale to gdzie jest, spychasz? No tam. Tylko nie do wody za głęboko. Ale powiem ci, Jasiu, że jak kurde Trump wygra, to będzie się dużo działo. Czemu? No, bo znaczy. Inaczej to zacznie tak w ogóle musi funkcjonować. Nie, no co ty, co się tam ma zmienić? Dla nas? Znaczy dla nas nie za bardzo, ale tobie, Amerykana. Nie, no to jest, to nie jest tak, że się nagle coś zmienia z dnia na dzień, bo jest inny prezydent, przecież oni tam też mają ten swój kongres i wszystkich co to się dzieje? Polityków i ten, no to się coś, świata nie zmienisz jednym człowiekiem, więc się tam, wiesz, nie ma co panikować, nie? Stary, ale zobaczymy, czy zbuduje mur, stary, między Meksykiem. A tam już jest mur jakiś pobudowany przecież. Mówił, że kurde taki mur zbuduje i że oni to jeszcze zbudują to za Amerykanów, stary, tak im powiedział. Stary Trump. Wow! Ale knąłem salto. Wielki mur Trumpa. Wielki mur, no. Wiesz jak to jest z politykami, teraz tą różne rzeczy gada, bo wybory są, nie? Później co no zrobi. To no ta. Teraz tam będzie mu to zwisało. Bo i tak mu nic nie zrobią wtedy. To teraz muszę sobie gadać. Z rębeczki wysypuje. No będę chyba zaraz coś zjeść sobie. O, pizzę, a kurde nie ma, czy jest dowóz? No ja nie jadłem obiadu właśnie, to jest problem. A jadłem tylko jajko na śniadanie, bo drugie chciałem dać, ale mi pękło, zanim je zrobiłem na miękko. No to je wyrzuciłem do kosza, no bo co mam takie pęknięte, znaczy tak mi się wylało w rękach. Po prostu skorupka była jakaś miękka, dziwna i się ukruszyła. My go rozliczymy, Keeper. Bo tutaj ludzie piszą, że kurde, Bąkol przyjdzie, zepchnie do wody, wszystko powie, że sprzeda. Będziemy nurkować. Wizja lokalna będzie i... A ludzie jak myślą, kto wygra na czacie, niech napiszą hashtag Clinton, hashtag ten Trump, zobaczymy. Albo Stropula moglibyśmy zrobić. Zrobić Stropula, ja zrobię przerwę po przerwie, czekaj, zobaczymy czekaj, kto wygra. Strapu. To zrób Stropula, bo już mi już robi Stropula na czacie. O już. Nie to chciałem zrobić.
moi drodzy, a my im robimy przerwę. Clinton.